Józef Wilkoń, ilustrator, malarz, rzeźbiarz. Należy do twórców polskiej szkoły ilustracji. Największy eksperymentator spośród grafików zajmujących się od strony plastycznej książką. Wymienianie jego kilkudziesięcioletnich dokonań, wystaw i zdobytych nagród, przede wszystkim w zakresie ilustracji, książki, ale także rzeźby i malarstwa, to niebywale długa lista. Równie długi jest spis krajów, w którym jest uznanym artystą. Jego dzieła trafiły do kolekcji muzealnych i prywatnych na całym świecie. W odniesieniu do Polski można zaryzykować stwierdzenie, że poprzez setkę książek przez niego ilustrowanych niemal każdy spotkał się z jego sztuką. Mieszkańcy Piaseczna mają tę okazję na co dzień dzięki rzeźbom jego autorstwa umieszczonym na terenie miasta. Zobaczymy, jak pracuje mistrz, który w tym roku obchodzi 90. urodziny i wciąż tworzy. Jeszcze na studiach mówiono, że jestem rysownikiem. W książce, w ilustracji, jak wiadomo, umiejętność rysunku jest rzeczą fundamentalną. A jeżeli jeszcze do tego dodać, że tuż po studiach zawarłem związek małżeński, urodził się syn i trzeba było błyskawicznie zarobić na życie, no to wtedy doszedłem do wniosku, że to jest okazja, że to jest jedyny sposób. Po studiach jeszcze wtedy przecież nie mogłem sprzedawać swoich obrazów, żeby utrzymać rodzinę, to trzeba wziąć się za ilustrację do książki. Początkowo w Łańcucie, tuż po studiach, ćwiczyłem warsztat, rysowałem zwierzęta, które były wokół, w ogrodzie, w stajni. Zresztą z tych rysunków, z tych studiów potem użyte zostały niektóre i publikowane w książce, dla mnie później bardzo ważnej, Pawie wiersze. Do moich ilustracji, do rysunków, tekst napisał Tadeusz Kubiak. Wszystko jest ważne w ilustracji książkowej. Im dłużej się potem temu poświęcałem, im częściej, im dłużej, tym bardziej dostrzegłem, ile jest problemów, coraz to nowych, różnorodnych. Wszystko jest w książce ważne. Oczywiście przede wszystkim ważna jest umiejętność czytania. Trzeba dostrzec to, co się ma ilustrować, dostrzec urodę tekstu, słowa, odnieść się do tego i wybierać rzeczy, które naszym zdaniem powinny być eksponowane. W moim przypadku eksponuję zawsze mocno to, co jest zaledwie zarysowane w tekście, dlatego że, tak jak nieraz mówiłem, nie chcę robić, powtarzać masło maślane w rozumieniu uroda przedstawiona w tekście, uroda słowa, uroda literatury nie może być powtórzona, zamieniona na wersję plastyczną, bo to jest jakby to samo w innej technice. Natomiast trzeba zostawić trochę też wrażliwości, umiejętności czytania odbiorcy. Trzeba mu dać te miejsca wolne i puste od ilustracji, żeby sam widział, jak sobie to przedstawia. W związku z tym ilustruję rzeczy delikatne, zaledwie zapowiedziane i rozwijam je, i w ten sposób powstaje dwugłos, który, powiedzmy, nazywałem akompaniamentem. Przypadek w mojej twórczości jest elementem niesłychanie ważnym, wręcz bardzo ważnym. Mam takie wrażenie i przeświadczenie, które wynoszę z obserwacji, z życia, że przypadek często wręcz rządzi po prostu zdarzeniami. A w mojej twórczości szczególnie to polega na tym, że to, co sprawia, wnosi przypadek, ja tym steruję,
Ale niepowtarzalność i uroda przypadku jest rzeczą tak istotną, że ona później składa się na formę, na styl. W mojej twórczości ogromnie ważnym elementem warsztatowym była ciecz, woda. W pierwszym okresie te moje doświadczenia w tamtym czasie uzasadnione związkami z dziejącym się wtedy taszyzmem w sztuce. Taszyzm, latasz, kult plamy, plama, jej uroda, jej dynamika. W to wszystko wszedłem z techniką wodną, którą używam od czasu do dziś, żeby zilustrować ten problem, może zademonstruję po prostu, co to znaczy przypadek po prostu przy moim warsztacie, używając techniki wodnej. Tutaj zanurzam, używam ogromnego pędzla po to, żeby móc zorganizować w pracy to wszystko, co zamierzam robić błyskawicznie. Ten warsztat musi być błyskawiczny, żeby to, co się ma dziać, o czym wiem, że się będzie działo, co przewiduję, żeby to się mogło dziać, to się musi dziać błyskawicznie. I oto na przykład są tutaj po prostu, są tutaj słoje z wodą, w której ja maczałem, myłem pędzle. W tej wodzie rozpuszczały się różne barwiki. Chodzi oczywiście o tusze. I oto na przykład zanurzam pędzel w tej cieczy. Biorę duży pędzel i nakładam formę na papier, która jest dla mnie polem do tej zabawy. Maluję, rysuję pawia. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Ta ciecz, którą ja użyję, do której później przywykłem, zacząłem jej rozumieć, ją rozumieć i doceniać, ma takie właściwości, jakie nie mają żadne inne spoiwa czy farby. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, jakie tu są po prostu niezliczone milionowe cząstki, które są niepowtarzalne. To są rzeczy wilkoniowe, no bo tak właśnie zostały odkryte i powstały. W tym wszystkim przypadek, otóż proszę, przypadek na przykład, po prostu w tej chwili sięgam, po czarny kolor, czarny tusz. I dzieje się po prostu znowu kolejno coś, oczywiście płuczę. Sięgam po kolejne i dzieje się coś takiego, co nie da się sztucznie wykonać ręcznie. Ale ja to przewiduję. Nie zawsze. Czasem przypadek poszedł zbyt daleko. Muszę rezygnować. Ale stale patrzę, bez przerwy patrzę i kontroluję, co się dzieje. Oczywiście trzeba wiedzieć, trzeba chcieć, co się robi. Oczywiście trzeba wiedzieć, w które miejsce, co na czym, jak na przykład uderzenie tego błękitu na czerń jest inne niż błękit, który się usadowił na innej konsystencji, innym kolorze. No, mogę pokazać też, co się może stać, jeżeli powiedzmy sięgniemy po kontrastowe kolory, na przykład biel, albo za chwilę po prostu rozrobię złoty kolor, który bardzo lubię i który mi podbija
moje pozostałe kolory, podbija, nadaje im większy dźwięk, mocniejszy dźwięk. No dajmy trochę tej bieli tutaj, o. I znowu się tworzy kolejny rysunek. Proszę zwrócić uwagę, o, że tu się dzieją rzeczy trochę inne, bo to wszystko się zmienia w czasie. Oczywiście do tego cały czas jeszcze kontroluję i myślę, co zamierzam, dodając elementy, które są innym narzędziem. To jest to moje piórko. To piórko, które daje ten kontrast między potężnym pędzlem. Jeszcze proszę zwrócić uwagę, póki mokre, że ten ślad narzędzia jest bardzo różny, ponieważ jeszcze mokre i narzędzie zdziera farbę i jakiś to jest niepowtarzalny rysunek. Można go wtedy po prostu bogacić, wiedząc, mając świadomość, że jeszcze nie wyschło całkowicie i że narzędzie zdziera farbę z papieru. Jeśli chodzi o moje ilustracje z tego okresu, to właśnie tutaj demonstruję tą technikę, żeby pokazać, że cała zabawa biegnie, polega na tym, żeby stosować kontrasty. To potężne narzędzie, począwszy od tego ogromnego pędzla, skończywszy na tym precyzyjnym, małym piórku. To jest po prostu przykład na różnorodność, ale też na złożoność tego mojego warsztatu po prostu. I to są te kontrasty, które bardzo chętnie używam. Albo wezmę po prostu zwyczajnie i daję pełną gęstość, pełną plamę. Tam, gdzie już jest miejsce ku temu stosowne, to znaczy na przykład już na bardziej podsuszone miejsca kładę takie intensywne punkty złota. Mogę też strząsnąć, oczywiście. No, i to jest ta moja zabawa, która ilustruje ten okres mój, który sięga lat 60. wczesnych, a w zasadzie koniec lat 50. Proszę zauważyć, że przecież w 59 roku miałem już pierwszą swoją dużą wystawę, gdzie demonstrowałem kilka zilustrowanych już pozycji. Oczywiście z tego okresu dominują rzeczy wykonane tą techniką wodną, którą teraz demonstrowałem. Więc ja zmieniałem swój warsztat gruntownie i bardzo często, dlatego że ja nie jestem w stanie po prostu tkwić w jakiejś jednej obranej manierze, sposobie, warsztacie. Ja się muszę bez przerwy i bawić, i uczyć, i poznawać. W związku z tym zmieniałem ten warsztat
I to, co demonstrowałem, to jest technika wodna, ale potem jest, są rzeczy powstałe z wręcz przeciwnego tej technice sposobu, malowane twardo, bez użycia cieczy, płynów. I z tego okresu powstają rzeczy, które charakteryzuje się szukanie nowej faktury, wykorzystując po pierwsze strukturę papieru, stąd ten przypadek z kolei i odkrycie worków do cukru, które tam gdzieś użyłem. Po raz pierwszy dostrzegłem, że w sklepach są worki z cukrem, worki papierowe, bo cukier się wtedy ważyło na kilogramy w torebkach i były te worki. Panie mi potem zostawiały te worki, porozumieliśmy, jak odkryłem, jaka jest wielka uroda w tych workach, w kolorze, w tym cudownym beżu i w tej strukturze niepowtarzalnej. Nie ma takiego papieru w tej chwili, dobrze byłoby do tego rodzaju papieru wrócić. Bardzo mocny papier. I na tej technice workowej zrobiłem kilka książek, które wręcz były techniką bardzo twardą w stosunku do tej techniki wodnej. Niektóre naśladowały, zbliżały się nawet do drzeworytu, tak jak jest Maciupinka. Tu zdaje się, mogę pokazać dwie ilustracje do Maciupinki, które są wykonane na tym papierze workowym. Ten papier workowy wygląda w ten sposób. I na tym gruzłowatym papierze po prostu pędzelkiem rysowałem twardo, tak w istocie, jakbym nawet wycinał drzeworyt. Natomiast i to po pewnym czasie oczywiście zostawiłem. Powstało sporo książek, jedne z nich najważniejsze, zacytuję to w Nie Paryżu i gdzie indziej, które chciałbym i powinno się powtórzyć wydanie, ze względu na fantastyczną literaturę Anny Kamieńskiej. Po tej wersji z workami nastąpił okres zafascynowania się pastelu. Pastelami wykonałem kilkadziesiąt książek, głównie za granicą. To były lata po stanie wojennym. Przestałem ilustrować w Polsce i przez kilka lat robiłem ilustracje na Zachodzie, w książkach wydanych w Niemczech, w Szwajcarii, a potem przeszły na inne języki. I to były pastele. Co znaczy właściwość, uroda, specyfika pasteli? Pastela jest to sproszkowana, sprasowana farba, która jest bardzo elastyczna i miękka. I ona, mówię o pasteli suchej, i ona z kolei ogromnie, jej jakość, jej swoistość zależy od użycia ręką. Nacisk ma znaczenie, jak zaledwie ślizga się po powierzchni, gdzie powiedzmy struktura papieru odtwarza zalety tej pasteli. Wystarczy nacisnąć, a już powiedzmy farba staje się bardziej intensywna i kryjąca. Jeszcze powiedzmy potrafi zachować tą dźwięczność
i różnorodność ze względu na działanie stale podobrazia, to znaczy te gruzłowatości tego papieru. Ale jak się chce, żeby tego nie było, to wystarczy mocniej. A już potem można uzyskiwać coraz to inne efekty, zwyczajnie używając do tego palca, dłoni, i ma się taki obraz możliwości strukturalnej papieru. Ja od czasu do czasu, jak wtedy pracowałem głównie w pasteli, ale od czasu do czasu łamałem zasady i udawało mi się i chciało mi się dodawać do tego i mieszać na przykład jeszcze tusz, a specjalnie po prostu akryl lub temperę. I na przykład jak chciałem koniecznie, żeby mi zaświecił księżyc na ciemnym niebie, no to właśnie sięgnąłem po akryl. Sięgnąłem po akryl po to, żeby mieć taki kontrast, jaki nie mogłaby mi w tym miejscu jedna na drugiej dać pastela. Więc w mojej twórczości są takie sposoby właśnie, takie szokujące od czasu do czasu. Oczywiście później zacząłem w tym wszystkim znajdować jeszcze tysiące różnych innych efektów i przypadków i rozwinąłem tą pastelę do niebywałych, przedtem dla mnie niezrozumiałych efektów, do tego stopnia, że potrafiłem w pastelu, używając potem jeszcze spray, które impregnują pastele, zatrzymują farbę na papierze, używając tych spray, odpowiednio dawkując, ponieważ spray ma tendencję do oddalania, zaciemniania. Zorientowałem się, że po pewnym czasie, powoli tak postępując, mogę mieć wrażenie, uzyskać wrażenie, jakbym stosował laserunki w malarstwie olejnym. A ja używałem werniksu przeciwnie, po to, żeby uzyskiwać inne ekspresje. I właśnie te partie, które były tak mocno werniksowane, po prostu stanowiły te obszary cienia, którym zaledwie cokolwiek widać. No, i tą pastelą pracowałem dość długo aż już wydało mi się, że już osiągnąłem w niej niemal wszystko. Czasem oczywiście do tego wracam, tak jak wracam również do cieczy, aż wreszcie, odpowiadając na pytanie, co dla mnie znaczy przypadek, dlaczego zmieniam techniki, miałem tego i już dosyć i wpadłem na pewien pomysł, żeby do ilustracji książkowej wkradła się również forma trójwymiarowa. I również przypadek sprawił. Przypadek, wizyta pewnych ludzi ze świata, dzieci przyjechały do mnie na wakacje. Chciałem te dzieci rozbawić, więc z rodzicem, z chirurgiem uznaliśmy, że będziemy się z nimi bawili w rzeźbę i żeśmy wycinali w drewnie piłą, a dzieci to malowały, wieszaliśmy to potem na płocie. To tak wisiało. Po paru latach, jak wracając z Warszawy, zobaczyłem, popatrzyłem się na to i nagle pomyślałem, przecież
to mogłyby być ilustracje odpowiednio fotografowane, przepracowane, być może spłaszczone metodą komputerową i rzeczywiście upłynęło trochę czasu, ale te moje rzeźby, które w międzyczasie powstały, zaistniały również w książeczce, czego przykładem jest Psie życie, które jest całkowicie oparte na ilustracji powstałej z rzeźby. To są rzeźby moich piesków, ugraficznione odpowiednio przez fotografię. No i żeby jeszcze na tym nie zakończyć, to pewnego tam wieczoru, lat temu kilka, dotknąłem, żeby zrozumieć działanie komputera, iPad, którego do teraz jego istoty działania nadal nie rozumiem, ale poznałem te wszystkie tajniki działania tych wszystkich nacisków, przycisków, klawiszy i zrobiłem przy pomocy iPada również kilka książek komputerowych. Ale w przeciwieństwie do przycisków, na przykład w tej chwili po prostu zapalam czarne tło, które mi jest potrzebne po to, żeby dokonać w nim rysunku, szukam bieli, mam biały, dobra, biorę narzędzie, dajmy na to pióro i dajmy na to sobie tam przypomnę, bo już jestem daleko poza tym, ale sobie tam przypomnę po prostu elektrona, te poszczególne na przykład działanie poszczególnych narzędzi, a zwłaszcza tych takich zbliżających się do mojego ulubionego pędzla. I teraz widzimy, że ta miękkość również jest do odzyskania przy odpowiednim nasileniu, ucisku palca. No to powiedzmy, jeszcze się zorientowałem, że niektóre z kolorów i narzędzi są cudownie kryjące i przy nich użyciu uzyskuje się pełne krycie. Na przykład, no, pokaż się. Nie chcesz, tak? To wobec tego, jeżeli nie ty, to inny. To wobec tego ten nośnik to pióro. Dobra. Pięknie kryje, tak. No to są właśnie te elementy, których użyłem. Wobec tego wrócę do bieli. Do bieli i do pióra, które bardzo jest fajnym narzędziem, ponieważ przy delikatnym pociągnięciu ma delikatną linię, ale wystarczy ją rozpędzić, nacisnąć i powstaje niesamowita dynamika. No to te elementy, którymi się tutaj posłużyłem, obrazują mniej więcej po prostu, z tego słowa znaczeniu są wieczne.